Czuję się mega wyróżniona, że mogłam się spotkać z twórczością Doroty Masłowskiej, która jest wielka, która tworzy mega swój własny świat, własną rzeczywistość i bajkę, w którą się wkracza i przeżywa się wielką przygodę. Świat Masłowskiej zawsze jest ciekawy i zaklęty w słowa. To jest tak wspaniała literatura. I zabawna, i upiorna. Rozkosznie się jest w tym zanurzać. Dorota Masłowska jest jednym z nielicznych twórców polskich, którzy zawsze mnie ujmują i nie tylko pomysłem i treścią, ale również formą. Co tu dużo mówić, ja Dorotę uwielbiam i uwielbiam ją grać. Tak mi mam we krwi Dorotkę. Mamy te teksty Masłowskiej w głowie, w sercu i w ciele. Z twórczością Doroty Masłowskiej spotykam się nie pierwszy raz, ale po raz pierwszy razem z Dorotą współpracowaliśmy przy przygotowaniach do tego słuchowiska. Mam wrażenie, że Dorota jest po prostu bardzo precyzyjna i szczegółowa i to mnie jakoś zachwyca. Nie mogę. Ust twym chłodem się zanoszę. Cieszę się, że mogę być częścią tego projektu wspaniałego. Mam nadzieję, że to wyjdzie super. Sam jestem podekscytowany, jak to będzie, bo tu jest jakaś ogromna ilość w ogóle postaci. Moja postać jest epizodyczną postacią. Siostrą. Trochę przekorną. Trochę czasami złą, a czasami dobrą. Czytam tu Reginę. Regina. To jest mama Reginy. To jest kobieta po przejściach, która przeżyła wojnę. Gram tutaj panią Nastkę. Pani Nastka jest sprzątaczką. Odgrywam z 10 postaci jakoś tak. Dyrektorem właściwie sklepu z książkami. Oczywiście jest to niespełniony artysta, pisarz i tak dalej, który miał jakieś tam wielkie ambicje, które oczywiście spełzły na niczym i prowadzi sklep z płytami, z książkami. Jako kompozytor pracuję, ale okazało się, że więcej. Tak naprawdę będę też tworzył cały świat dźwiękowy tego słuchowiska. Wizyta Davida Bowiego w Polsce, bardzo krótka i dość przypadkowa w latach 70. Zawsze prowokowała moją wyobraźnię, bo on jest dla mnie jakimś takim symbolem wolności, a Polska jest dla mnie symbolem braku wolności albo nieumiejętności wolności. I zawsze bardzo mnie interesowało, co wydarzyło się w głowie Davida, kiedy spędził tutaj słynne 40 minut, a raczej co wydarzyło się wtedy tutaj, co tkwiło za pewnymi pozorami i fasadami, które tutaj mógł zobaczyć. No i ta sztuka jest taką fantazją na tego temat, fantazją też językową. Zapraszamy Państwa do odwiedzenia tego bardzo specjalnego świata narracji, dźwięku, historii. Bardzo ciekawa lektura. Myślę, że świetna interpretacja. Cudownie się nad tym pracowało. Mam nadzieję, że przyjemność tworzenia tego audiobooka chociaż w części przeniesie się na naszych słuchaczy. Kochani, zapraszam Was serdecznie do wysłuchania audiobooka Doroty Masłowskiej, Bowie w Warszawie. W reżyserii Pawła Świątka, z moim skromnym udziałem w audiotece. Będzie się działo, będą emocje, będę też ja. Piotr Gawron-Jędzikowski, polecam! To mówiłam ja, Justyna Wasilewska. Dominik Strycharski. Magdalena Kuta. Maria May. Tomasz Karolak. Dorota Masłowska. Paweł Świątek. Zapraszam. Edyta Olszówka. Ściągajcie aplikację i słuchajcie.